Witam wszystkich widzów. Filmik poświęcony jest bardzo ciekawej rybce, brzance wielkoluskiej, Puntius oligolepis. Brzanki wielkoluskie to są bardzo łagodne, płochliwe, wesołe i ruchliwe rybki, które, jak i inne brzanki, wnoszą radość do naszego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka, wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Brzanki wielkoluskie pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Indonezji i wyspy Sumatra. W swoim naturalnym środowisku brzanki zamieszkują wolno płynące rzeki, jeziora i stawy. W takich miejscach jest zwykle bardzo czysta woda o dużej zawartości tlenu ze względu na dużą liczbę roślin. Po raz pierwszy gatunek został opisany Blackerem w 1853 roku, a do Europy trafił w 1925 roku. Brzanki wielkoluskie to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6 do 8 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie brzanki nie tylko prezentują się ciekawe, ale także pokazują bardzo naturalne zachowania. To jest jeden z najmniejszych gatunków brzanek. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Dorastają do 4-4,5 cm, płodność osiągają w wieku od 7 do 9 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Brzanki wielkoluskie mają owalne, splaszczone po bokach, srebrysto-oliwkowe ciało, z wielkimi perlowymi obrzeżonymi na czarno łuskami i srebrysto-zielonkawym brzuchem. Stąd i pochodzi nazwa gatunku. Pletwa ogonowa dwuplatowa, pletwy grzbietowe, brzuszne i odbytowe, żółtawo-czerwone i obrzeżone na czarno. Głowa z dużymi oczami, z parą wąsików dorosłych osobników. Rozróżnienie płci jest stosunkowo łatwe. Samce intensywnie ubarwione, mające glasto-czerwone pletwy, otoczone czarnym paskiem, a wszystkie luski na ciele mają czarną obudkę. Samiczki natomiast mają ciało w kolorze od żółtawego do szaro-brązowego. Są mniejsze od samców, a pletwy nie są obrzeżone i bardziej żółtawe. Luski praktycznie nie mają czarnego obramowania, a ciemne plamy znajdują się na całym ciele wzdłuż linii bocznej. Brzanki wielkoluskie preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. W swoim naturalnym środowisku brzanki preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Optymalne parametry wody: temperatura 22-25, pH od 6 do 7,5, pH od 5 do 12. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ brzanki lubią wyskakiwać z wody. Brzanki wielkoluskie to są wszystkożerne rybki. W naturalnym środowisku brzanki odżywają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego, które mają spory udział w diecie brzanek. Powinny się znajdować spirulina, sparzone liście salaty, szpinaku lub mniszki, no i tak dalej. W razie braku pokarmów roślinnych brzanki mogą podskubywać drobne części miękkolistnych roślin. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata pokarmy mięsne i roślinne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Brzanki wielkoluskie idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z neonkami Inesa, neonami czerwonymi, razborami SPI, razborami klinowymi,
brzankami wysmukłymi i tak dalej. Nie poleca się natomiast trzymać z wylonkami, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie brzanek wielkoludzkich jest stosunkowo łatwe, pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 1 do 3. Jeden raz po filtrze obrócono osmozy do 3 z akwarium. Parametry wody. Temperatura 25-27, pH od 5,5 do 6,5, GH od 3 do 8. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze, intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji jeden samiec na jedną samiczkę. Podczas tarla jedna samiczka składa od 200 do 300 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po około 36 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Jak na rybek zacznie pływać, do zbiornika wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki na rybku, tym samym czyszczą wodę. Na rybek drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Na rybek rośnie szybko. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny przez cały czas w małych ilościach. Po 4-5 dniach można już karmić artemią. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta, potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.